AIDS. Epidemia wciąż niepokonana. Dlaczego powinieneś wiedzieć więcej na temat HIV i AIDS? Liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego chorych na AIDS wciąż wzrasta. Istotny jest również fakt, że każdy bez względu na swoją przynależność rasową, religię lub orientację seksualną może ulec zakażeniu. W związku z tym wiedza na temat HIV i AIDS jest niezbędna każdemu człowiekowi. Czym jest HIV? HIV to nazwa wirusa pochodząca od skrótu angielskiej nazwy Human Immunodeficiency Virus, co po polsku oznacza ludzki wirus niedoboru, upośledzenia, odporności. HIV może rozwinąć się w AIDS po upływie średnio 6 do 11 lat. Nasz organizm wyposażony jest w mechanizm obronny, system immunologiczny, który zwalcza atakujące nas infekcje oraz choroby. HIV powoli osłabia ten system aż do jego ostatecznego zniszczenia. Wirus może przez wiele lat dokonywać uszkodzeń w systemie immunologicznym, zanim osoba zakażona zacznie chorować. Osoba żyjąca z HIV może mieć dobre samopoczucie i nie wiedzieć nawet o tym, że jest zakażona wirusem. Zakażenia HIV nie można rozpoznać po wyglądzie. To, że ktoś jest zakażony HIV, nie musi oznaczać, że ma AIDS, ani że wkrótce będzie poważnie chory. Istnieją trzy drogi zakażenia HIV. Kontakty seksualne z penetracją – waginalne, analne, oralne. Bez zabezpieczenia prezerwatywą. Przedostanie się zakażonej krwi innej osoby do naszego krwioobiegu. W czasie ciąży, porodu lub podczas karmienia piersią matka zakażona HIV może zakazić swoje dziecko. Najbardziej zakaźne są krew i sperma. Ale zakazić można się także przez płyn przedejakulacyjny, wydzielinę pochwy oraz mleko kobiece i każdy płyn zawierający widoczną domieszkę krwi. Aby doszło do zakażenia, płyny te muszą mieć kontakt z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą. Czym jest AIDS? Od angielskiej nazwy Acquired Immunodeficiency Syndrome. Po polsku zespół nabytego niedoboru, upośledzenia, odporności. To końcowy etap zakażenia HIV, charakteryzujący się wystąpieniem chorób definiujących AIDS, pojawiający się zwykle po wielu latach trwania infekcji HIV. AIDS nie jest pojedynczą chorobą, lecz zespołem objawów różnych chorób, które w charakterystyczny sposób atakują osoby zakażone HIV. Wiele z tych chorób występuje dość powszechnie, jednak u osób zakażonych HIV przebieg tych chorób może być inny i dużo cięższy. Czy naprawdę każdy może zakazić się HIV lub mieć AIDS? Tak, każdy, kto odbywa stosunek płciowy bez zabezpieczenia, jest narażony na zakażenie, bez względu na pochodzenie rasowe, religię lub orientację seksualną. Epidemia swoim zasięgiem objęła na świecie już wszystkie państwa. W niektórych z nich poziom zakażeń jest wyższy niż w innych. Także główne drogi przenoszenia się HIV różnią się w zależności od kraju. Niemniej jednak codziennie na świecie wiele osób zakaża się HIV. Do większości z tych zakażeń dochodzi poprzez kontakty seksualne. Sytuacja w Polsce. Pierwsze zachorowania w Polsce zdiagnozowano w 1985 roku, kiedy pojawiły się testy diagnostyczne wykrywające to zakażenie. Od tego czasu zarejestrowano już ponad 18 tysięcy zakażeń. Każdego roku diagnozowanych jest prawie 1000 nowych. W Polsce żyje prawdopodobnie 25 do 35 tysięcy osób z wirusem HIV. Większość z nich nie ma o tym pojęcia. Każdy człowiek powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło mnie narazić na zakażenie. Badaniom na obecność wirusów przenoszonych drogą płciową warto poddać się nawet wtedy, kiedy wydaje się nam, że nasze zachowania nie były ryzykowne. Zakażenia HIV zwykle nie obawiają się osoby, które wierzą, że to głównie problem narkomanów. Tymczasem ponad 80% zakażeń to skutek kontaktów seksualnych z osobą zakażoną. W
W dobie AIDS nie ma już bezpiecznego seksu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której oboje partnerzy są dla siebie pierwszymi w życiu lub wykonali testy w kierunku HIV i wiedzą, że nie są zakażeni, a potem zachowują bezwzględną wzajemną wierność. W innych sytuacjach seks może być tylko bezpieczniejszy. Prezerwatywa dobrej jakości, właściwie założona, używana od początku do końca kontaktu seksualnego, zmniejsza ryzyko zakażenia HIV w ponad 90%. Jeżeli kiedykolwiek rozpoznano u Ciebie zakażenie przenoszone drogą płciową, powinieneś wykonać test w kierunku HIV. Dlaczego warto wykonać test? Niewiedza może się wiązać nie tylko z poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia, związanymi z odwlekaniem ewentualnego leczenia antyretrowirusowego, ale również z narażeniem zdrowia i życia partnerów seksualnych, a w przypadku kobiet w ciąży, ich dzieci. Uwaga, okienko serologiczne. Przy wykonywaniu testów na HIV należy pamiętać o tak zwanym okienku serologicznym, które zazwyczaj trwa do 12 tygodni. W dniu zero HIV wnika do ludzkiego organizmu. Po około 2 dniach zaczyna bardzo intensywne namnażanie. Jednak system odpornościowy jeszcze go nie zidentyfikował i nie reaguje na niego. Wynik testu przesiewowego wykonywanego w tym momencie byłby ujemny, nawet jeśli doszło do zakażenia. Mimo ujemnego wyniku osoba ta może być zakaźna dla innych. Test przesiewowy można najwcześniej wykonać po 2 tygodniach od dnia zero. Stosuje się wtedy testy tzw. czwartej generacji wykrywające zarówno antygen P24, jak i przeciwciała. Same przeciwciała mogą zostać wykryte dopiero po upływie 4 tygodni od dnia zero. Aby w 100% wykluczyć zakażenie HIV, badanie powinno być wykonane po 3 miesiącach. Wcześniej wykonane testy mogą dać wynik ujemny, mimo że doszło do zakażenia. Okres, kiedy wirus jest w organizmie, a testy na przeciwciała nie potwierdzają jego obecności, nazywamy okienkiem serologicznym. W tym czasie we wszystkich płynach zakaźnych znajduje się bardzo duża ilość wirusa. Już wtedy człowiek może zakazić drugą osobę. Dlatego tak ważne jest, aby każdy, kto podejmował ryzykowne zachowania, stosował zasady bezpieczniejszego seksu albo całkowicie zrezygnował w tym czasie z kontaktów seksualnych, do momentu wykonania testu i wykluczenia zakażenia. Świadomość zakażenia pozwala na włączenie odpowiedniej opieki medycznej, w tym terapii antyretrowirusowej. Gdzie wykonać test? Testy najlepiej wykonywać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych, działających na terenie całego kraju dzięki inicjatywie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Badania wykonywane są tam bez skierowania, bezpłatnie i co najważniejsze, anonimowo. Osoba decydująca się na test nie musi obawiać się, że informacja o badaniu, a tym bardziej o jego wyniku, wycieknie z placówki służby zdrowia. Lista tych punktów wraz z adresami i godzinami otwarcia dostępna jest na stronie internetowej Krajowego Centrum do Spraw AIDS. W każdym punkcie konsultacyjno-diagnostycznym w Polsce wykwalifikowany doradca pomoże ustalić, czy podejmowane zachowania seksualne są lub były ryzykowne i jeżeli jest taka potrzeba, zaleci wykonanie testu w kierunku HIV. Doradca będzie również towarzyszył podczas odbierania wyniku, wyjaśni jego znaczenie, odpowie na pytania, a w przypadku wyniku dodatniego wesprze, wskaże możliwości leczenia i podpowie, jakie dalsze kroki należy podjąć. Twoja niewiedza i lekceważenie jest największym zagrożeniem dla Ciebie i Twoich obecnych lub przyszłych partnerów. W połączeniu z obecnie powszechną wolnością seksualną stanowi mieszankę, która sprawia, że od wielu lat liczba zakażeń wirusem HIV wzrasta. Nie daj się wciągnąć do tej strasznej statystyki. Przebadaj siebie i namów na to partnera. Bądź świadomy zagrożenia. Każdy z nas może stać się ofiarą wirusa HIV.